Witam Was z tej strony, Kamilos446 w kolejnej prezentacji gier, tym razem padło na Nightcall. Zdecydowałem się na tę grę, ponieważ o tej grze praktycznie nic nie było słychać, przynajmniej w Polsce, ale wydaje mi się, że nawet i na świecie, ponieważ jest to jednak jedna z takich pomniejszych gier, o których faktycznie nic się nie słyszy, a jeżeli jest jakakolwiek zmianka, to jedynie dociera do małych odbiorców. I nie ma co się dziwić, jest to produkcja pomniejszych twórców, która została wydana przez Raw Fury. Jak sobie zobaczyłem na gry, które zostały wydane przez tego wydawcę, to faktycznie są takie pomniejsze produkcje, które w ogóle nie były mi znane. Czyli możemy powiedzieć, jak to się powszechnie mówi, jest to po prostu gra indie. Jest to francuska gra polegająca na tym, że jeździmy sobie taksówką i no słuchamy wszystkiego, co nasi pasażerowie mają nam do powiedzenia, typu jakieś ich historyjki, nie wiem, ich dylematy życiowe i tak dalej. Jednak w trakcie przechodzenia tej gry grasuje morderca i tak się składa, że akurat my tutaj jesteśmy, wchodzimy w rolę detektywa i naszym zadaniem jest właśnie wytropienie tego mordercy. W przeciwnym razie to my możemy zostać uznani, że jesteśmy mordercą. A dlaczego? To o tym się teraz przekonamy. Ja niestety już przegrałem w tę grę i z trzech spraw, może wam najpierw w ogóle pokażę. Gra pozwala nam wybrać jedną z trzech spraw. No ja już tutaj ukończyłem jedną i drugą, także nie będę zaczynał tej jednej i drugiej. Jak sami też widzicie, no zajęło mi to jakieś niecałe, albo już całe 3 godziny. Także gra nie należy do długich, no ale pokażę wam więcej już w trakcie rozgrywki, także zostańcie tutaj ze mną. To nie będzie żadna Zagrajmy Wy, no chyba że będziecie chcieli, a bardziej właśnie objaśnienie, pokazanie wam, z czym to się je. No właśnie, gra została stworzona właśnie przez Francuzów. No i mieliśmy do wyboru albo język angielski, albo język francuski. Podobno język polski jest... podobno gra ma zostać spolonizowana, nawet jest germanizowana, ale zobaczymy. No i właśnie, przeszedłem tutaj The Judge, czyli sędzia, The Angel of Death, czyli Anioł Śmierci, no i teraz mamy The Sandman. Sandman nie wiem do końca jak tłumaczyć, piaskun? Nie wiem, chyba. No tutaj inne, to tutaj mamy już takie zupełną losowość, no ale tego nie będziemy może brali pod uwagę. No i mamy właśnie The Sandman. Ofiary, pierwsze, no czyli pierwsze lepsze ofiary napotkane, które miały jakieś... No dobra, w takim razie cóż, zaczynamy. Możecie oczywiście sobie jeszcze tutaj włączyć napisy polskie, gdybyście chcieli. No i właśnie, możemy sobie wybrać, jaki chcemy poziom trudności. Ja cały czas grałem na zbalansowanym, czyli średnim poziomie. No i na takim pozostanę, no bo jednak mi się za bardzo nie chce grać w tryb fabularny, bo nie chcę, żeby było za łatwo. Z drugiej strony za bardzo nie czuję się na siłach, żeby faktycznie liczyć każdy grosz. No także cóż, zaczynamy. Nie ma dubbingu, są tylko same dźwięki i muzyka. Ja będę też się starał coś tutaj tłumaczyć, przekładać na język polski, ale będziecie mogli sobie tutaj właśnie włączyć język... przepraszam, możecie sobie włączyć napisy polskie mojego autorstwa. Nightcall. Czy jakby tak mniej więcej tłumaczyć na język polski, nie wiem, nocne wezwanie, nocny telefon, może nocna zmiana, chociaż shift to byłoby zmiana.
No i właśnie tak tutaj to wygląda, żeby dialog sobie szedł, możemy zrobić to na dwa sposoby, albo po prostu klikać lewym przyciskiem myszy, albo nacisnąć Shift, jeżeli się nie mylę, albo prawy przycisk myszy, nie, to też był Shift, żeby dialogi sobie same szły. Słyszysz? Proszę pana, czy słyszy mnie pan? Czy mam mówić głośniej? No i właśnie, możemy tutaj sami zdecydować, co odpowiedzieć. No jest wszystko w porządku. Pani doktor bierze głęboki wdech. Proszę pana, spędzi pan 2 tygodnie w śpiączce. Słowa chodzą po twojej głowie. Potrzebujesz chwili, aby zrozumieć ich znaczenie. W śpiączce? Tak, był pan ofiarą napaści. Ofiara. Jest pan świadomy tego, że seryjny zabójca, no, grasuje po Paryżu. Ten, którego media nazwały piaskunem, no właśnie senne, nie wiem do końca jak go nazwać. No zastrzelił pana, zanim uciekł z miejsca zdarzenia. Niestety nie wiem, jak to przetłumaczyć, wybaczcie. Czy oni... Przepraszam? Czy oni go złapali? No, tego Sandmana? Przytakujesz? Nie. No właśnie, co z pasażerem? No bo tam widzieliśmy, że leżała ofiara. Aha, został, no, zabity zanim w ogóle... Zanim pan wysiadł z taksówki, dobra. No niestety, tak to jest, że ja potrafię sobie szybko przetłumaczyć w głowie, ale ciężko to przełożyć na słowa, na głos. Policja chciałaby się z panem widzieć tak szybko jak to możliwe, żeby zadać kilka pytań. Obecnie jest pan jedyną ofiarą tego Sandmana, czy nie wiem, właśnie piaskuna, nie wiem jak go dokładnie tłumaczyć, która przeżyła. Musi pan odpocząć. Nie obchodzi mnie, że jest ofiarą. Znaczy, przepraszam, nie ofiarą. Witness to jest świadek. On... Can't really wake up what she's saying. Okej. Dobra. Jak sami zauważyliście, właśnie tutaj narracja, jaka jest prowadzona, zaczyna się historia, noc pierwsza. Polega właśnie na tym, że w głównej mierze nie tylko będziemy prowadzili dialogi z naszymi rozmówcami, będziemy prowadzić dialog właśnie pomiędzy naszym bohaterem a rozmówcą, a będziemy też wsłuchiwać się w myśli naszego bohatera. No i też przy okazji będziemy się o nim więcej dowiadywać. Bo na przykład na tę chwilę w ogóle nie wiemy jak się nazywa. Znaczy ja wiem jak się nazywa, ale choćby w tej chwili nie wiadomo jak się nazywa, dlaczego w ogóle pracuje i tak dalej. Aj, pominąłem. Czy mnie słuchasz? Przepraszam. Chciałbym, żeby wróciło wszystko do normy. Wyczyścić swoją głowę. Żeby przestać o tym wszystkim myśleć. Wiesz, że się o ciebie martwię, prawda? Wiem. Jesteś dla mnie jak syn. Wiem. Kiedy zmarł mój ojciec i musiałem opuścić sklep, zostawić sklep, mogłem go sprzedać, mogłem pójść na emeryturę, wyjechać do mojego dawnego kraju. Niech dalej mówi. Ale zdecydowałem się, no, założyć firmę taksówkarską za pieniądze, jakie mi pozostawił, żeby zatrudnić takich gości
zatrudnić facetów, gości, jakkolwiek to nazwać, z sąsiedztwa. I w taki sposób właśnie zdobyłem 45 facetów pracujących dla mnie. Ale żaden z nich nie jest ci... żaden z nich nie jest ci, no... No żaden z nich nie jest lepszy po prostu od naszego protagonisty. Czy chcesz, żebym ci wszystko na nowo odpowiedział? No i właśnie tutaj możemy się wsłuchiwać wszystko, jak tutaj jeździć i tak dalej. No z racji tego, że już wiem, o co tutaj chodzi, to ja sobie akurat daruję to. Ale niestety chyba będziemy musieli jednak znowu się wsłuchiwać. No niestety tak to jest. Takie rozmowy, jeżdżenie i badanie całej sprawy zajmuje właśnie najwięcej czasu. Ale o tym zaraz wam będę więcej mówił. Zajmie to tylko minutkę. Myślę, że ci... że będzie lepiej. A nie, mogę jednak pominąć. Nie ma potrzeby, naprawdę. Dobrze, w porządku. Wiem, że mogę ci ufać. Ale... myślę, że byłoby lepiej... nie. Myślę, że byłoby dla wszystkich... teraz od nowa. I think everyone will be... aha, dobra. Myślę, że wszyscy byliby szczęśliwsi, gdybyś na chwilę odpuścił. W każdym razie wracaj lepiej do roboty. Każda minuta spędzona w taksówce to minuta stracona. Możesz na mnie liczyć. Tak, wiem. I w tym problem. No właśnie, bo... gdybyśmy się bardziej wsłuchiwali, rozmawiali, to byśmy sami nie zauważyli. No, on nawet też by nam to powiedział, że no po prostu się o nas martwi od tego ostatniego ataku i nawet rozmawiał, żebyśmy po prostu sobie wzięli urlop, ale nasz protagonista odpowie, że nie, że wszystko w porządku, że... no, po prostu musi jeździć i tyle. No, nawet było właśnie to napisane, pomimo ataku, pomimo tego wszystkiego. No i właśnie, tak to wygląda. Możemy w lewym przyciskiem myszy sobie poruszać po mapie. Tak ona wygląda. Nie byłem jeszcze we wszystkich miejscach. Niektórzy pasażerowie są mi już znani i niestety minusem jest to, że pasażerowie mówią to samo. To znaczy niektórzy. Są tacy, którzy... no powiedzą nam, żebyśmy, nie wiem, dotarli na przykład na lotnisko. Wiem, że tutaj jest to lotnisko. I będą po prostu mówili te same kwestie, bez względu na to, czy wybierzemy pierwszą, drugą, czy trzecią sprawę. Jednak zauważyłem, że niektórzy pasażerowie, potencjalni te pasażerowie oczywiście, nie występują we wszystkich sprawach. Na przykład nie widziałem tych dwóch pań. Także taka ciekawostka. No i dobra, w takim razie dokąd by tutaj pojechać? Tego gościa znam. Tego też. No dobra, to może sobie do tego gościa pojedziemy. Tu mamy oczywiście jeszcze czas, tutaj mamy ilość paliwa, tutaj mamy obecną ilość gotówki. No i właśnie, pokazuje nam, mamy informacje o tym, jak się nazywa, jakieś tam jego kwestia, jaki to dystans, jaki dystans nas dzieli do miejsca, który sobie życzy nasz klient, no i ile otrzymalibyśmy pieniędzy. No i możemy przyjąć albo odmówić. I co ciekawe, i to jest dobre właśnie, że pokazuje nam, ile czasu zajmie nam dotarcie do tego miejsca. No dobra, w takim razie 4,5 km to nie tak dużo. A płaci 15 euro, więc sporo, sporo. Wygląda jak męski model. Fajne jest to, że możemy sobie przy okazji widzieć, gdzie obecnie jesteśmy i jak jedziemy. No i w ogóle też tutaj widać przynajmniej, że faktycznie ta taksówka się rusza. To nie jest coś takiego, że no niby gdzieś się tam rusza, ale niekoniecznie to widać na mapie. I to mi się podoba. Dobra, tutaj mamy mamy informację o tym, że sami wyczytywamy, że nasz pasażer chce rozmawiać o zabójcy. To proste, w końcu od pierwszego morderstwa wszyscy chcą o tym wiedzieć, chcą o tym rozmawiać. Podoba mi się też to, że... o, otrzymaliśmy coś nowego, ale to do tego zaraz dojdę. Podoba mi się to, że kamera różnie daje nam różne ujęcia. Tutaj widzimy no taką typową właśnie rozmówkę, czyli właśnie, że widzimy tylko co się dzieje za naszymi plecami. Tutaj mamy jakieś ujęcie na, nie wiem, restaurację, na stojących ludzi i tak dalej.
No i sobie właśnie dialog trwa. No tutaj chyba raczej chodzi o to, że nie mamy nic do powiedzenia, czy coś takiego. Pewnie się zastanawiasz, dlaczego chcę... Dlaczego wybieram się na lotnisko, czyż nie? No, owszem, powiedzmy, że tak. No powiem ci, że jesteś ciekawy. Albo jest pan ciekawy. Dobra, powiem ci, ale to tajemnica. Dzisiejsze kobiety są zbyt cwane dla nas, mężczyzn. Zbyt cwane. Jakby potrzebują minuty, by nam wejść na głowę, coś takiego. Mniej więcej. Jest sporo książek o tym, jak być szczęściarzem, jak wzbić fortunę, ale wszystkie popełniają ten sam duży błąd. Czy wiesz, na czym ten błąd polega? No właśnie, możemy albo nic nie odpowiadać, możemy powiedzieć... No właśnie, te minki są czasami dziwne, bo raz napotykam, że faktycznie jakby optymistycznie się mówi, albo czasami sarkastycznie. Przynajmniej tak się spotkałem z tą ikoną. Możemy powiedzieć, że są głupie, albo powiedzieć, że no, bo przeczytały książki, które zostały napisane przez facetów. No może ja nie będę się w ogóle odzywał w tym przypadku. Nie wiesz, prawda? Nic nie szkodzi. Fakt jest taki, że wszystkie te książki o biciu kobiet, hitting albo szukaniu kobiet, nigdy nie mówią jak... Aha, jakie najlepsze miejsce jest do polowania, dobra, czyli chyba chodzi o szukanie. Lotniska. Nie wiem, dlaczego w ogóle my stoimy. Wspaniałe, prawda? Kobiety są, na lotniskach są samotne, emocjonalne i dostępne. Na ulicy on zawsze się spieszą, nieistotne kiedy. Podczas oglądania filmów czy w muzeach nie chcą, żeby im przeszkadzano, ale na lotnisku... czy tylko... Aha. Czy to ja, czy tak... No cuchnie dziwacznie w tej taksówce. Nic nie czuję. Osobiście wolę starsze kobiety. Okej, pozwólmy mu mówić. Samotne matki, które... Hard the paper to pick up. Aha, które czekają, żeby je podwieźć. Albo wysyłają dzieciaki do ich byłych. One czekają na... Dobra, nie wiem sobie, jak to przetłumaczyć, ale po prostu chodzi raczej o to, że no, są po to, aby zdobywać jakieś informacje o opóźnionych lotach albo o zmianach tych bramek. I'll go to the counter. Dobra, wiecie co, po prostu pozwolę wam, żebyście sami czytali sobie, bo ja chcę wam jednak pokazać coś więcej w tej grze, ja na razie was zanudzam, rozumiem. Już w tej chwili nawet widzę, że mam 18 minut na stoperze. Niech dalej mówi. Tutaj powiem jeszcze, że być może przez to, że gram na niższej rozdzielczości, ale czasami się zdarza tak, że po prostu nie widać całości napisu, tak jak w tym przypadku. Tutaj powinno być napisane all that, a widzimy słowo all, no i kończy się na th. I tam powinien być jeszcze znak zapytania, ale to być może dlatego, ponieważ gram na niższej rozdzielczości. Nie gram jednak na Full HD, więc może dlatego.
Wydaje mi się, że chyba gra po prostu się zawiesiła, bo niby dialog jest prowadzony, ale na mapie nie widać ani za plecami naszego protagonisty, żebyśmy się poruszali. To akurat jest ciekawe właśnie. O, udało mi się uzyskać osiągnięcie, fajnie. O, teraz widać, że jeździmy. Okej. Dobra, no niestety nie otrzymaliśmy żadnych napiwków. Czasami się zdarza, że możemy faktycznie je otrzymać, w zależności od tego, jak poprowadzimy naszą rozmowę. No dobra, teraz tak. Mamy tutaj więcej pasażerów potencjalnych w okolicy. To zawsze jest tak, że po skończeniu kursu mamy dostęp tylko do takich pasażerów, jakie są w naszej okolicy. Czasami się zdarza, że faktycznie będą tutaj jacyś dalecy. Raz mi się zdarzyło, że musiałem aż tutaj gdzieś jechać. No, czy mniej więcej podobny dystans. No i co niektórzy są mi już tutaj znani, na przykład tego faceta doskonale już pamiętam, czy tą panią. A mogę nawet w sumie sobie do niej pojechać, dlaczego by nie. No właśnie, ona też chce tutaj na lotnisko. No dobra, możemy się przejechać. Z tą muzyką jest tutaj różnie. Czasami jest ona taka smutna, czasami taka tajemnicza, innym razem humorystyczna. I chodzi mi o to, że czasami jest głośna, czasami cicha. Dlatego sobie w tej chwili, przepraszam, nie w tej chwili, przed rozpoczęciem nagrywania musiałem ściszyć, ponieważ nie chcę, żeby był zagłuszany. Zapytajmy, czy wszystko w porządku. Jest bardzo wcześnie. Powiem tylko tak w skrócie, że tą panią znam i powiem wam tylko tak, że ta pani tylko tutaj studiuje, a rodzice wybrali jej męża, dla niej męża. No i ona po prostu nigdy go jeszcze nie widziała. Słyszę o nim tylko przechwałki, no tak, o, tak jak to w tej chwili przed chwilą było. No i tak za bardzo... no i nie jest zbyt komfortowo, nie jest w zbyt komfortowej sytuacji. O, takie na przykład widoki są bardzo ciekawe. Ale tak jak wam powiedziałem, to co ja wam w tej chwili pokazuję, to co ja próbuję mówić do was, może nie zbyt was przekonywać i rozumiem, bo w tej chwili po prostu nic się nie dzieje. Ale zaraz wam mi zobaczycie, dlaczego ta gra jest dobra. Pod pewnym kątem dobra, no bo no nie dałbym jej jakiejś wysokiej oceny. A przy tym jeszcze... zaznaczam, że będę chciał nagrać recenzję z tej gry. No i być może zagrajmy wy, tylko musicie sami ocenić, czy faktycznie chcielibyście. O, tutaj akurat utrzymaliśmy jakiś tutaj napiwek, fajnie. No i teraz zobaczcie. Basset. Mamy przyjemną noc. No właśnie, to jest jedna z tych pani policjantek, które badają tę sprawę. No i powiem wam, że przy pierwszej, jak i drugiej sprawie to jest ta sama policjantka. No i właśnie zawsze się tak samo zaczyna. Czasami się gubię sam przy niektórych słowach, bo niektóre są mi po prostu nieznane, albo no ciężko jest mi je przełożyć na język polski. Dlatego po cichu jest mi bardzo łatwo przełożyć język angielski na język polski. Tylko na głos już tak nie za bardzo. No właśnie, tutaj mieliśmy informację o tym, że nasz protagonista był w więzieniu. Za morderstwo jeszcze. I że bardzo dobrze się ukrywaliśmy. Między innymi zmieniając nazwiska. I że nasza pani policjantka lubi mężczyzn, którzy walczą o drugą szansę.
No właśnie. I tak się składa, że akurat my jesteśmy podejrzanymi. Ale ona nam daje szansę, żebyśmy mogli sami się uwolnić od podejrzeń. No poprzez przesłuchiwanie pasażerów naszych. No i żebyśmy faktycznie mogli badać tę sprawę na własną rękę. No właśnie, co się stanie, jeżeli odmówimy? Jeżeli odmówicie? Proste. No obróci się to przeciwko nam. Zostaniemy oskarżeni. No właśnie, wyślę zdjęcie do wszystkich przyjaciół w mediach, do każdego, no, w Paryżu, z prawdziwym nazwiskiem i w ogóle. Wszystko będzie sprawdzone. Każdy nasz znajomy zostanie wtedy posadzony, zostanie zarządzony areszt domowy i tak dalej. Sama pomówi, że chciałaby złapać osobiście zabójcę, doprowadzić go do sądu. Ale tak się składa, że to my mamy wszystkiego dowieść. Dobra, w takim razie to już tak to jest, tak to wygląda. I teraz spójrzcie tylko na jedno. No właśnie, rozmawiając z pasażerami możemy odblokować nowe dokumenty i wskazówki do naszego śledztwa. Znajdziesz je w swoim studio po nocnej zmianie. No bo my faktycznie właśnie w nocy i tylko jeździmy. Jest to najlepsza pora do prowadzenia śledztwa. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba możemy jeździć do 4 nad ranem, a do 6 nad ranem możemy badać przeróżne dokumenty, zdjęcia i tak dalej. I tak się składa, że zawsze, ale to naprawdę zawsze, mamy 5 podejrzanych. Oni są zawsze losowo rozstawiani, z wyjątkiem oczywiście mordercy. Ale mi się akurat zdarzyło, że w pierwszej, jak i drugiej sprawie, kiedy przychodziłem to na właśnie tym zbalansowanym i później jak próbowałem to powtórzyć na łatwym, to przy tych dwóch pierwszych podejściach na zbalansowanym poziomie miałem jedną taką samą osobę, te same informacje i tak dalej. Dobra, najpierw zobaczmy, co tutaj jest. Mamy tutaj autopsję pierwszej ofiary, drugiej. Mamy, co ciekawe, informacje na temat podejrzanych. To się na pewno nam przyda. Okej, okay, no niby mamy te informacje, że coś tutaj możemy na prawo zobaczyć, ale nie za bardzo. Więc tak, wygląda to w taki sposób. Musimy po prostu przytrzymać lewy przycisk myszy i w prawym górnym rogu mamy napisane, do której godziny przeprowadzimy pełną autopsję, przepraszam, autopsję, zbadamy tą autopsję. No tak, w takim razie tak to zróbmy. No i właśnie, mamy nowe wskazówki co do tego tutaj na górze, ale zaraz sobie do tego przejdziemy. Zrobimy też to samo w przypadku drugim. Suspect Intel. No i właśnie, tutaj mamy jeszcze kartotekę. Nie, Criminal Records to są, jak to się mówi, przeszłość, no mówiąc inaczej, przeszłość po prostu pierwszej ofiary. Co też może być ważne. No i właśnie, spójrzmy, jak to wygląda. Mamy 5 różnych podejrzanych, wśród nich jest morderca oczywiście, zawsze jest tylko jeden. I tak jak wam powiedziałem, jak przechodziłem pierwszy raz na tych przechodząc dwie sprawy na zbalansowanym poziomie, bo później powtórzyłem je, robiąc to na łatwym. Chciałem po prostu zobaczyć, czy faktycznie podejrzani są zawsze tacy sami, czy są różni. I faktycznie są różni, tylko oczywiście model jest zawsze taki sam. I niestety zdarzyło mi się, że kiedy przechodziłem to na zbalansowanym poziomie, to miałem jedną i taką samą osobę. Zawsze było to samo. Był ten sam opis i nawet powiązania były takie same. To było dziwne. Dobra, więc tak, mamy tutaj jakąś Anitę Ventimiglie, mamy tutaj podany jej wzrost, jakieś takie podstawowe informacje, mamy nawet napis, że ojciec jest powiązany z mafią korsykańską, to ciekawe. A nie, przepraszam, już tą pani z nią znam, była w tej sprawie, nie pamiętam tylko tutaj.
To tą panią znam. Tutaj mamy jakąś Camille Antoine. Nie wiem, co znaczy to pierwsze słowo. Entrepreneur. Nie mam pojęcia. Mamy Christopher Cloylina. To są na francuskie typowo nazwiska, więc niestety nie potrafię ich wymieniać. Możliwe używanie narkotyków mamy pod spodem napisane. No właśnie, tak to jest. No i to jakieś Aleksandra Leclerca. No to już, ale Leclerc to faktycznie już nazwisko typowo francuskie. I tak to wygląda, że tak, wszystkie te wskazówki, jakie tutaj mamy, to niektóre one już są z automatu powiązane, co niestety mnie smuci, ponieważ nie możemy sami dochodzić do czegoś, a moglibyśmy faktycznie, żeby gra nas nie wodziła za rączkę, tylko sami troszeczkę tutaj dedukowali. I tak, mamy informację przy pierwszej ofierze, która miała ślady poparzenia. I to jeszcze w trakcie... I to żywcem zostały popełnione. Okej, okay. Mamy też pod spodem napisane, skąd to wiemy, i źródłem jest glina, czyli właśnie ta policjantka. Suspect Intel, okej. Okay. Ze źródła podejrzanych mamy informację o tym, że mąż Anity, czyli ten, jest dentystą z dostępem do tych... jak to się nazywa? Tych pigułek takich relaksujących... Mięsień, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, jak się to w ogóle wymawia. Pierwsza ofiara sądziła, że pierwotnie to było samobójstwo. Okej, okay. Czy pierwotnie sądzono, że ofiara popełniła samobójstwo? Przy drugiej ofierze mamy strangle post mortem. Nie wiem, co to oznacza. Przy pierwszej ofierze mamy to, że była arsonistką, czyli podpalaczką. Aha, przy pierwszej ofierze... modus operandi, czyli właśnie element charakterystyczny dla mordercy, jest podobny do pożarów Albatros. To już chyba Albatros już gdzieś słyszałem. Chyba też było w którejś ze spraw. Odnaleziono łzy ofiary, a nie, na ofierze drugiej, okej. Okay. Może należą do mordercy, nie wiadomo. Najpierwsza ofiara pracowała dla mafii. Co tutaj jeszcze mamy? Pancuronium. Nie wiem, co to oznacza niestety. Nie wiem, co oznacza to ten pierwszy człon zdania. Victim feels everything. Jakby, że ofiara coś czuje, ale nie wiem, co to oznacza niestety. I Geraldina straciła... lost her company. Nie wiem, firma straciła? Jakkolwiek to nazwać? Bo raczej nie towarzystwo. Nie wiem. I wnuk. Nie wnuk, przepraszam. Grandson to jest... Nie, dobrze mówię, tak, dobrze mówię. Grandson... wnuk Aleksandra zmarł w tym... w pożarze w Albatros. Okej, okay, czyli tutaj mamy takie ciekawe powiązania. No póki co na razie nic nie wiemy, no ale właśnie tak to wygląda. No i... jak już nie możemy nic innego badać, jak nie możemy tutaj dedukować, no to klikamy prawy przycisk myszy i kończymy noc. No i to praktycznie tak to wygląda. Tak wygląda prawie, że każda noc, tylko różnica pomiędzy pierwszą a innymi nocami, bo mamy równy tydzień na rozwikłanie tej sprawy, z czego podczas szóstej nocy musimy rzeczywiście zdecydować, kto jest mordercą. Możemy jeździć do czwartej nad ranem. Oczywiście w pewnym momencie nam się pojawi dom i możemy wtedy sami po prostu zawrócić do domu i skończyć noc. Ale poza tym będziemy musieli właśnie płacić za nasze usługi, to znaczy musimy dzielić się naszą pensją z firmą, musimy zapłacić za ubezpieczenie i tak dalej, więc pieniądze lecą. Lecą. I zdarzają się też właśnie miejsca, gdzie możemy coś się ciekawego dowiedzieć w sprawie ze śledztwem. No właśnie, mamy tutaj pewne oko, czyli właśnie tutaj do sprawdzenia pewną informację, jaką zaczerpnęliśmy. Niestety właśnie napotkałem raz z takim jednym błędem dziwnym, gdzie nie wiem właśnie coś takiego, było chyba mniej więcej w tym miejscu. Klikam i nie mogę w ogóle tam dotrzeć. Po prostu nie mogę dotrzeć. Nie wiem, jakby był jakiś błąd. Weryfikacja plików nic mi nie pomogła, a szkoda, bo mógłbym się czegoś dowiedzieć, a tak to się nic nie dowiedziałem.
Dobra, dotarliśmy do jakiejś restauracji. Widzimy przed sobą Marco. Aha, dobra, Marco też już występował w którejś tam sprawie, pamiętam. Niektóre postacie się powtarzają przy niektórych sprawach, tam gdzie mamy niby jechać w sprawie ze śledztwem. Aha. Jest późno. Co dla diamentu? Okej, bo diamant to jest firma taka jedna. Ona się dziś pojawiła chyba przy pierwszej sprawie bodajże. Warto się właśnie wczytywać takie niektóre informacje, bo mogą być naprawdę one cenne. Naprawdę cenne. Nawet jeżeli według wskazówek, z jakimi mamy do czynienia podczas prowadzenia sprawy niby według gry nie będą cenne, to podczas to co nasi, nie wiem, informatorzy mówią, może być naprawdę cenne. To już widzicie sami, że już otrzymaliśmy trzecią jakąś wskazówkę. No właśnie. Okej. Nie zapłacił. No widzicie, czasami się też tak zdarza, że musimy zapłacić za coś. Pamiętam, że za jedną informację musiałem też zapłacić chyba z 50 euro, żeby w ogóle coś pozyskać. No nie było to jakoś zbyt cenne, ale pomogło mi rozwiązać sprawę. No dobrze, w takim razie chyba byłoby na tyle. Możemy oczywiście jechać sobie na stację benzynową, żeby zapłacić za paliwo. Możemy też przy okazji nawet kupić gazetę, możemy nawet właśnie, no właśnie, nie mamy samej gazety, więc możemy nawet tutaj ruszyć. Będziemy mogli nawet pogadać z ekspedientem i też nam coś tam powie. Może nic ważnego, nie wiadomo, ale zawsze coś. No właśnie, możemy tutaj zapłacić za paliwo, albo właśnie wejść do sklepu. To sobie kupmy tą gazetę. Możemy porozmawiać z klerkiem. Nie wiem, czy to ten sam gość jest na każdej stacji. Nie pamiętam. Ale właśnie, coś się już nowego dowiedzieliśmy. Więc fajnie. Aj. Dobra, jest, okej. Przeczytajmy sobie gazetę. Czasami się tak zdarzy, że no w gazecie nic nie będzie i po prostu zmarnowaliśmy niepotrzebnie czas, bo to jednak czas nam też daje i leci. A czasami się zdarzy, że faktycznie coś było ciekawego, sobie to zapamiętaliśmy. No w tym przypadku faktycznie nic nie było. Możemy oczywiście puścić sobie jeszcze radyjko. Tutaj widzę, że pół godziny od razu nam ucieka. Ale posłuchajmy sobie wiadomości, może coś będzie ciekawego. Nie wiem, co Anko oznacza. Może to jest po prostu prezenter wiadomości. Być może. Okej, właśnie coś zdobyliśmy nowego. Właśnie fajnie, to jest właśnie fajne, że zdobywa się nowe informacje. I to chyba właściwie byłoby tyle, co mogę wam powiedzieć o tej grze. No praktycznie co, jedziemy w dane miejsce, zawozimy klientów, czasami się może zdarzyć, że jednak będą chcieli po prostu wysiąść, bo nie spodobał im się ton prowadzonej rozmowy z nami. Możemy liczyć na jakieś napiwki, możemy liczyć na informacje przeróżne, będziemy mogli nawet przewozić samych podejrzanych, to się może zdarzyć. I to właściwie byłoby tyle, także cóż, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Gdybyście chcieli, żebym prowadził Zagrajmy Wy, no to mógłbym zacząć od tego momentu. No i wyczekujecie recenzji z tej gry, bo będzie. I właściwie to tyle, także cóż, ja wam dziękuję i do zobaczenia.